Witamy w Faktach i Analizach. Kwadrans z historią czerwoną, program historyczny, w którym przedstawiamy znane postacie historyczne z nowej perspektywy. Prezentujemy też sylwetki tych, którzy powszechnie znani nie są, a naszym zdaniem zasługują na uwagę. Historia, której nie znajdziecie w podręcznikach, bez cenzury, bez niedopowiedzeń. Zapraszam. Nazywam się Rafał Meinert. Program prowadzę wspólnie z Piotrem Cieszewskim, którego witam serdecznie, ze Stowarzyszenia Historia Czerwona, zajmującego się historią ruchu robotniczego na ziemiach polskich. W dzisiejszym programie omówimy człowieka przedstawionego niekiedy jako jednego z tak zwanych ojców niepodległości Polski. Ignacy Daszyński jest nawet przez prawicę przedstawiany jako dobry socjalista. No i czy rzeczywiście był człowiekiem tak stojącym ponad podziałami politycznymi? Ignacy Daszyński faktycznie pojawia się nawet w prawicowej narracji historycznej, to w kontekście pozytywnym. Jednak jego społeczne poglądy są kompletnie pomijane, podobnie jak postulaty, które stawiał w 1918 roku. Ignacy Daszyński to pierwszy premier niepodległej Polski. Zanim jednak objął to stanowisko, no to był już znanym politykiem. Jakie były początki działalności Daszyńskiego? Daszyński urodził się w roku 1866 w średnio zamożnej rodzinie mieszkającej w Zaborze Austriackim na Podolu. Już w szkole popadł w konflikt z władzą za rozpowszechnianie wierszyka ośmieszającego dynastię Habsburgów. W młodości pracował jako pisarz adwokacki i korepetytor. Po przeprowadzce do Lwowa, a następnie Krakowa, nawiązał pierwsze kontakty z ruchem socjalistycznym. No tak, był już wtedy znanym politykiem, to miał właśnie zabór austriacki. Politycznie był jednym z najmniej represyjnych spośród zaborów. No i czy to właśnie miało wpływ na jego karierę? Zdecydowanie tak. Zarówno politycznie był to zabór mało represyjny, jak również gwarantował lepszy dostęp na przykład Polakom do edukacji. Daszyński rozpoczął studia w Krakowie, musiał je jednak przerwać, ponieważ nawet te władze austro-węgierskie miały pewną ograniczoną tolerancję. Ta tolerancja się skończyła, kiedy okazało się, iż Daszyński jako młody student pomagał szmuglować nielegalną literaturę socjalistyczną na teren zaboru rosyjskiego. Władze wszczęły wówczas wobec niego postępowanie karne, jednak on wcześniej opuścił Kraków. Przez jakiś czas przebywał dzięki fałszywym dokumentom w zaborze rosyjskim. Tam został jednak aresztowany i wydalony jako nieprawomyślny obcokrajowiec. W latach 90. XIX wieku też rozpoczął działalność w nowo powstających w Galicji organizacjach socjalistycznych. Brał także udział w Kongresie Austriackiej Socjaldemokracji. I czy oznacza to, że socjaliści w Austrii mogli działać swobodnie? Tak, socjaldemokracja była legalnie działającą partią. Oczywiście nie oznaczało to porzucenia przez nią myśli o zmianie systemu kapitalistycznego, czy też porzucenia organizowania robotników, również wspierania tych strajków, które były uważane za nielegalne. Ignacy Daszyński brał udział w założeniu legalnie działającej Galicyjskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. Wówczas to objął stanowisko redaktora pisma Naprzód, wydawanego przez partię w Krakowie. Tu już było mówione wcześniej o tym, że on jest w dzisiejszej historiografii określany jako właśnie ojciec niepodległości, no więc stąd pytanie, jakie były jego poglądy na kwestię narodową? Daszyński był zwolennikiem niepodległości Polski, jednak wówczas w latach 90., kiedy rozpoczynał taką swoją karierę, jeszcze tego nie ogłaszał. Walczył natomiast na przykład o powszechne prawo wyborcze, bo warto zauważyć, że pomimo, że w Austro-Węgrzech odbywały się wybory, to były one bardzo ograniczone. Większość robotników nie miała prawa
prawa wyborczego, bo ono zależało od posiadania odpowiedniego majątku. W roku 1897 Galicyjska Partia Socjalno-Demokratyczna, między innymi w wyniku działań Daszyńskiego, przekształciła się w partię reprezentującą Polaków w Galicji, Polską Partię Socjalno-Demokratyczną. Daszyński był też od roku 1897 posłem reprezentującym Małopolskę, a szczególnie Polaków z Małopolski, w parlamencie austriackim. To pozwoliło mu rozwinąć karierę. W roku 1902 został dodatkowo radnym miasta Krakowa. Jego poglądy na kwestię narodową były wyraźne podczas spotkań międzynarodówki socjalistycznej. Wówczas Daszyński ścierał się z przedstawicielami socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, czyli tego nurtu internacjonalistycznego reprezentowanego między innymi przez Różę Luksemburg. Daszyński dążył do tego, aby internacjonalistów wykluczyć z obrad międzynarodówki. Do ostrego sporu między nim a Różą Luksemburg doszło w roku 1905 podczas rewolucji. Wówczas to Daszyński na łamach Naprzodu nawoływał, aby nie wywoływać pochopnie strajków w Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim, ponieważ to powoduje ofiary wśród robotników. Opowiadał się również za tym, aby polski ruch stosował swoje doświadczenia, nie kopiował wzorców rosyjskich rewolucjonistów. Wówczas to Róża zarzuciła mu oportunizm i uleganie propagandzie kapitalistów. Daszyński miał wówczas również niechlubny epizod w nagonce na Marcina Kasprzaka. Stanął po stronie grupy zarzucającej działaczowi temu socjalistycznemu współpracę z carską policją. Przyznał się jednak do błędu. Już po egzekucji Kasprzaka w roku 1905 podpisał się pod takim błędem, listem oznaczającym, że no, wycofuje się z wcześniejszych oskarżeń. Róży Luksemburg, także Marcinie Kasprzaku, odnośnie właśnie Róży Luksemburg, rozmawialiśmy tutaj, było w poprzednim odcinku, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia. Natomiast wracając, w 1914 roku wybucha I wojna światowa. Stąd pytanie, jakie było stanowisko Daszyńskiego? Daszyński przed wybuchem wojny światowej brał udział w wiecach antywojennych, spotkaniach międzynarodówki socjalistycznej przeciwko wojnie. Jednak po rozpoczęciu konfliktu wstąpił do Naczelnego Komitetu Narodowego. To było ciało grupujące proaustriacko nastawionych polityków polskich. Polska Partia Socjalno-Demokratyczna wówczas nawiązała współpracę z rozłamową frakcją PPS-u, tak zwaną PPS Frakcją Rewolucyjną, której szefem był wówczas Józef Piłsudski. Daszyński wezwał w takiej uchwale skierowanej do polskich robotników, wezwał ich do walki przeciwko carowi rosyjskiemu po stronie Austro-Węgier. To stanowisko zaczęło się jednak zmieniać wraz z klęską Austro-Węgier i sprzymierzonych z nimi Niemiec. 28 października 1918 roku Daszyński wstępuje do Polskiej Komisji Likwidacyjnej, czyli to był taki organ biorący udział w przygotowaniach do przejęcia władzy od Austriaków w Krakowie. No i ukoronowaniem tych starań jest 7 listopada 1918 roku powstanie tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej, w którym Daszyński został premierem. I to właśnie o tym epizodzie bardzo często się wspomina dzisiaj, jest z tego szczególnie znany. Jakie były postulaty owego rządu oraz jego losy? Rząd powstał w wyzwolonym od władzy Austriaków Lublinie. Proklamował manifest zawierający między innymi hasła 8-godzinnego dnia pracy, prawa do strajku, prawa do zrzeszania się, jak również reformy rolnej. Były to hasła bardzo daleko idące w porównaniu z tym, co
oferowali politycy wcześniej współpracujący z zaborcami. Nie był to jednak program rewolucyjny, pomimo że odwoływał się w swojej frazeologii, w swoich hasłach do kwestii rewolucyjnych i tworzenia Republiki Socjalistycznej, jednak nie postulował zmiany rewolucyjnej systemu. Zwalczał zarówno tych konserwatywnych, klerykalnych polityków popierających Niemców i Austriaków, jak również rewolucyjnych socjalistów z Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy czy PPS Lewicy. Los rządu pokazał, że brakło mu zarówno sił, jak i determinacji do kontynuowania swojej misji. 11 listopada roku 1918 Józef Piłsudski przybył do Warszawy. Daszyński na jego żądanie stawił się w Warszawie i ustąpił ze stanowiska. Wówczas powstał nowy rząd, również tworzony przez socjalistów pod przewodnictwem Jędrzeja Moraczewskiego. Tak, myślę, że ten tutaj element odzyskania niepodległości jest szczególnie znany, opisane tak w naszych podręcznikach. Jakie były dalsze losy w II RP po oddaniu tutaj władzy, tak, ekipie Piłsudskiego, no i w dalszych latach? Polska Partia Socjalno-Demokratyczna połączyła się z Polską Partią Socjalistyczną. Daszyński został jednym z czołowych liderów tego ugrupowania. W 1919 wybrano go na posła na Sejm. Podczas wojny z Rosją Radziecką w roku 1920, kiedy powstał tak zwany rząd ocalenia narodowego, rząd szerokiej koalicji z udziałem socjalistów, Daszyński wówczas sprawował funkcję wicepremiera. Od roku 1925 zostaje wicemarszałkiem Sejmu. Wówczas jest on zwolennikiem linii politycznej Józefa Piłsudskiego. Popiera także zamach stanu w maju 1926 roku i dojście do władzy sanacji. Chce zawrzeć porozumienie między socjalistami a obozem sanacji wymierzone przeciwko konserwatywnej nacjonalistycznej prawicy. To się kończy jednak 31 października 1931 roku. Wówczas Daszyński jest już marszałkiem Sejmu. Oficerowie podburzeni przez Piłsudskiego organizują najście na parlament. Około 100 zwolenników sanacji w mundurach wyposażonych w broń chce napaść na Sejm i wykorzystać protesty posłów, aby rozpędzić parlament. I wówczas to jest bardzo znana sytuacja, w której Ignacy Daszyński stwierdza, że nie rozpocznie posiedzenia parlamentu, ponieważ pod bagnetami, karabinami i szablami go nie otworzy. To jest eksces sanacji, bardzo niewygodny dla współczesnej historiografii i mitologii tworzonej wokół Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników. W ostatnich latach życia jednak Daszyński wycofuje się z aktywnej polityki. Na początku lat 30. jest już człowiekiem poważnie chorym i do swojej śmierci w roku 1936 nie odgrywa już większej roli jako polityk, jest takim symbolem niepodległości, już wówczas bardzo znanym. Pewną rolę pełni przy organizacji Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, edukacji młodzieży robotniczej, ale nie jest już to taka rola, jaką pełnił wcześniej. Jak więc można podsumować jego działalność? Był nacjonalistą, socjaldemokratą, kontrrewolucjonistą, żeby sobie to poukładać. Ze względu na warunki, w których działał, był socjaldemokratą. To oczywiście nie jest socjaldemokracja w obecnym znaczeniu tego terminu. Obecnych socjaldemokratów to nawet Daszyński zapewne uznałby za mieszczańskich kapitalistów. Myślę, że
jest dobrym przykładem tego, iż byt określa świadomość. Nie zetknął się z wielkimi represjami politycznymi. Przez większość czasu działał jednak legalnie, parlamentarnie. Walka strajkowa była dla niego czymś dodatkowym. Wspierał protestujących robotników, jednak sam także robotnikiem nie był. Walka nielegalna, już nie mówiąc o zbrojnej, też była dla niego abstrakcją. Informacje o niej docierały do niego pośrednio przez media, jak również za pośrednictwem działaczy działających w zaborze rosyjskim, gdzie to głównie się toczyło. Dlatego po prostu nie rozumiał idei rewolucyjnych, takich bardziej radykalnych. Nie dążył na pewno do odtworzenia Polski kapitalistycznej, chciał reformy systemu i zniesienia kapitalizmu, jednak paradoksalnie jego działania przyczyniły się do tego, że druga RP powstała jako państwo jednak antyrobotnicze, kapitalistyczne i łamiące nawet te prawa, które udało się na początku niepodległości wywalczyć. Tak, myślę, że szczególnie właśnie tutaj mówi o tym, że nie rozumiał robotników i tego, do czego oni dążą, poprzez to, że jak było mówione wcześniej, hamował strajki, żeby nie podejmować ich zbyt pochopnie. Natomiast myślę, że spostrzeżenie o bycie kształtującym świadomość powinno być jedną z podstaw do współczesnych, dzisiejszych rozważań historycznych. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Z naszej strony to wszystko i pozdrowienia.